Minęła 17.30, czwartek, 3 września, Michał Mędak, zapraszam. Młodych kierowców z początkiem nowego roku czekają poważne zmiany. Będą bardziej przepisy zaostrzone w stosunku do tych kierowców. Szkolne sklepiki po nowemu, ma być zdrowo. Mało jest produktów w hurtowniach. Telefakty rozpoczynamy informacją z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. 4 komitety powiadomiły komisarza wyborczego w Kielcach 2 o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 8 listopada 2015 roku w okręgu wyborczym numer 6. Jest to okręg obejmujący osiedle Złota Jesień. Zarejestrowane komitety to Komitet Wyborczy Wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Komitet Wyborczy Wyborców Barbary Cudzik, Komitet Wyborczy Wyborców Marcina Marca oraz Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Swego kandydata nie zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość i tym samym w wyborach uzupełniających przedstawiciel tego ugrupowania nie będzie brał udziału. Przypomnijmy, że wybory zarządzane zostały po śmierci radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Wojciecha Kaczmarskiego z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość. Od nowego roku młodzi kierowcy będą na cenzurowanym. Nowe przepisy nakładają na nich wiele obowiązków. Niestety za posiadanie prawka przyjdzie im dodatkowo zapłacić. Kierowcy, którzy zdobędą uprawnienia do prowadzenia pojazdu kategorii B po 4 stycznia 2016 roku, objęci zostaną nowymi przepisami. Będą musieli przejść okres próbny, który potrwa 2 lata od momentu otrzymania uprawnień. Będą bardziej przepisy zaostrzone w stosunku do tych kierowców. Między innymi to, że będą musieli między 4 a 8 miesiącem po otrzymaniu prawa jazdy, będą musieli przejść dodatkowe przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, jak i praktycznej jazdy samochodem. Szkolenie to przeprowadzone będzie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, a obejmie ćwiczenia praktyczne trwające 1 godzinę, których koszt wyniesie maksymalnie 200 zł. Natomiast kurs w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to dodatkowe 100 zł. Ponadto samochody prowadzone przez młodych kierowców będą musiały być oznaczone specjalnym symbolem. Tak zwany listek z przodu, listek z tyłu, żeby inni kierowcy odróżniali ich od innych użytkowników drogi. Zielone listki widnieć będą musiały na każdym samochodzie prowadzonym przez kierowcę objętym okresem próbnym, zarówno gdy jest jego właścicielem, czy tylko go użytkuje. Ponadto pojawią się ograniczenia prędkości. Młody kierowca nie będzie mógł przekroczyć 50 km na godzinę w terenie zabudowanym. Chodzi tu o to, że przekroczenie tej prędkości 50 na godzinę nie będzie mógł na przykład wtedy przekroczyć, kiedy ta prędkość będzie dozwolona 60, czy jeszcze inna, powiedzmy od 23 w obszarze zabudowanym, czy oznakowane innymi znakami drogowymi. 80 km na godzinę nie będzie mógł przekroczyć poza obszarem zabudowanym oraz 100 km na godzinę na autostradzie i drodze ekspresowej. Młody kierowca nie będzie mógł także podejmować pracy w celu zarobkowym jako kierowca pojazdu. Ten okres próbny dotyczy również kierowców, którzy będą mieli prawo jazdy cofnięte decyzją administracyjną starosty. Oni też będą przechodzić taki okres próbny i też będą musieli z tymi listkami jeździć. A więc widzicie Państwo, że te przepisy są zaostrzone. Jeszcze co tego okresu próbnego. Jeżeli taki kierujący w okresie tym próbnym popełni 2 wykroczenia, starosta w drodze administracyjnej przedłuży mu ten okres próbny o kolejne 2 lata. Jeżeli w okresie próbnym wykroczeń w ruchu drogowym będzie 3 bądź 1 przestępstwo, wówczas starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień kierowcy. Przepisy są bardzo zaostrzone w stosunku do tych przyszłych młodych kierowców, ponieważ wydaje się, że najwięcej zdarzeń drogowych popełniają to ci kierowcy, którzy siądą po raz pierwszy za kierownicę, choć nie do końca to tak prawdą. Więcej, powiedzmy, oni popełniają wykroczeń takich typu, powiedzmy, kolizyjnego, gdzieś zadrapań samochodu albo coś innego, ale są i tacy, że w ciągu, powiedzmy,
6 miesięcy już uważa, że jest kierowcą bardzo dobrym i te prędkości przekracza. A tych prędkości przekracza się nie będzie wolno. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Myślę, że to w dobrym kierunku idzie, dlatego że będzie to poprawa, oczekujemy, że to będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, że my wszyscy użytkownicy, powiedzmy nazwijmy to ich starszych, którzy już tam parę lat siedzimy za kierownicą, będziemy zwracać uwagę na tych kierujących z listkiem, żeby nam jakiegoś, powiedzmy, przykładowego, mówiąc pospolicie, przykładowego numeru nie wykręcili, że przed nas nam nie skręcili albo coś innego. W związku z nieubłagalnie zbliżającym się terminem zmian dotyczących młodych kierowców w filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu widoczny jest większy ruch. Na egzamin praktyczny czeka się około 2 tygodni. Ci, którzy chcą, aby zmiany ich nie objęły, muszą się spieszyć. A to, czy nowe przepisy przyniosą zamierzony cel, pokaże czas. Polacy często biją niechlubne rekordy. Jednym z nich jest ilość otyłych dzieci. Aby przeciwdziałać problemowi i wprowadzać zdrowe nawyki żywieniowe, ze sklepików szkolnych znika niezdrowa żywność. W jej miejsce mają pojawić się zdrowe produkty. Jak nowe przepisy sprawdzają się w praktyce, sprawdzała Klaudia Syrek. Dzwonek na przerwę, podczas której można by coś zjeść. Lepiej, żeby było tanie. Jakieś tam chipsy zawsze, jak tam nie było co zjeść, to tak. A teraz to jakieś bułki bardziej. O, sałatki są też. Sałatki i jogurty. Bo chipsów i batoników, a nawet drożdżówek, które cieszyły się największą popularnością w sklepikach szkolnych, być już nie może. Teraz sklepiki sprzedawać mogą jedynie pełnoziarniste pieczywo, zieloną herbatę czy chudą wędlinę. Sprzedawały się pizzerki. Sprzedawały się hot dogi, również zapiekanki, jeśli takie były, to również się sprzedawały. Chrupki, nawet nie chipsy, ale chrupki smakowe. Produkty, które teraz można sprzedawać w sklepikach, reguluje rozporządzenie ministra zdrowia, które weszło w życie 1 września tego roku. W dokumencie ściśle określona jest zawartość cukru, soli i tłuszczu, jaka może występować w żywności sprzedawanej w placówkach edukacyjnych. Mało jest produktów w hurtowniach, które by spełniały te wymogi. Ja po prostu straciłam ponad 3 godziny chodząc i sprawdzając skład, które są napisane mrówczymi literkami. Z lupą chodziłam, po prostu. Sprawa nie jest prosta, bo młodzież w gimnazjach i szkołach średnich chętniej kupowałaby swoje dawne przysmaki. Spotykamy się z różną młodzieżą, szczególnie tutaj w gimnazjum. W większości młodzież jest niezadowolona, odwraca się od sklepiku, ponieważ nie ma tych produktów, które lubią najbardziej, a zdrową żywnością nie są zainteresowani. A na tym cierpią osoby, które takie sklepiki prowadzą. W porównaniu do lat poprzednich obserwują spadek obrotów nawet o 75%. Przychodzą, popatrzą i wychodzą, bo mówi, nie mamy na tyle pieniążków, bo zdrowa żywność to jest droga. W niektórych szkołach sklepiki szkolne jeszcze nie ruszyły, bo przystosowanie się do nowych zasad nie jest proste. Myślę, że te właśnie zmiany w przepisach sprawiły, że każdy zastanawia się i musi dostosować swój asortyment do listy, do tych grup produktów zawartych w załączniku do rozporządzenia tego zmieniającego. Pytanie brzmi, czy dzieci, zwłaszcza w szkołach podstawowych, do nowych regulacji się dostosują, czy aby zdobyć swoje ulubione produkty, będą się wybierały do osiedlowych sklepów. Nie chciałabym, żeby było właśnie tak, że nie ma sklepików, więc poszukują po osiedlu, po okolicznych sklepach, bo wtedy dojdzie dodatkowy problem z bezpieczeństwem i z tym, żeby dzieci jednak poza teren szkoły nie wychodziły z tego powodu, że są głodne. Bo w szkołach gimnazjalnych i średnich tak właśnie się dzieje. Młodzież jest sobie w stanie kupić przed rozpoczęciem zajęć w sklepie w drodze do szkoły to, na co ma ochotę, w każdym sklepie, innym, w supermarkecie. A w szkole po prostu w sklepiku szkolnym nie kupują już tej zdrowej żywności, rezygnują z kupowania. Według osób, które sklepiki w szkołach prowadzą, zakaz nie spowoduje, że problem otyłości wśród dzieci i młodzieży zniknie, a młodych ludzi powinno uczyć się, aby sami wybierali właściwy sposób żywienia. Młodzież miała wybór, co chcieli. Czy jogurta, czy serek, czy kanapkę, czy chipsy. Bo przecież kto się odchudzał i dziewczyny, co zwracają na to szczególną uwagę, to kupowały takie rzeczy, które były mało kaloryczne.
przypadku zmiany nawyków żywieniowych istotną rolę mogą odgrywać programy edukacyjne zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców, bo żaden zakaz nie pomoże, jeśli dzieci chipsy i kole przynosić będą z domu. Miesięcznik Axon, który na lokalnym rynku medialnym istnieje od kilku miesięcy, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników i będzie dostępny bezpłatnie. Więcej szczegółów w materiale Karoliny Kamińskiej. Od maja tego roku na rynku istnieje miesięcznik świętokrzyski Axon. Czasopismo skierowane jest do mieszkańców powiatów ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego i staszowskiego. Wydawcami i redaktorami gazety są Grzegorz Szaginian i Grair Magakian. A oto co w najnowszym numerze znajdą czytelnicy. Kolejne wywiady z księżmi, z księdzem Stroiczkiem. Kolejne wiadomości, nowości lokalne z różnych powiatów, różnych gmin. Kolejne artykuły psychologiczne. Staramy się trzymać się tych tematów, ramowych tematów, które istnieją już od pierwszego numeru. Wydawcy miesięcznika wychodzą naprzeciw czytelnikom, m.in. organizując różnego rodzaju konkursy, w których nagrody są niepowtarzalne. Jako nowość powiem, że nadal aktualny jest konkurs wyjazdu do Armenii. Niestety dostaliśmy kilkanaście kuponów, ale chcielibyśmy, żeby uczestniczyło więcej. Dlatego utrzymaliśmy numer 6, gdzie są pierwsze pytanie, 100 egzemplarzy, jeśli ktoś będzie chciał włączyć się w konkurs. Dostanie 6 egzemplarz za darmo. W Axonie starają się poruszać jak najmniej tematów dotyczących polityki. Czasopismo raczej niepolityczne, apolityczne. Nie da się uniknąć polityki do końca, ale będziemy próbować to robić. Czasopismo spotyka się z ogólnym uznaniem czytelników. Na razie nie mieliśmy za dużo krytyki. Krytyka za mało przepisów kulinarnych, więcej dowcipów, brak krzyżówki. To są główne zarzuty. A wydawcy dla czytelników przygotowali niespodziankę. Od października miesięcznik będzie dostępny bezpłatnie. Chcemy, żeby ona była lubiana przez wszystkich. To ma być dostępne dla wszystkich. Patronatem medialnym Axonu jest lokalna telewizja. Tęsknota jesiennego wiatru. Pod takim tajemniczym tytułem kryje się motyw przewodni 11 dni muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Już w najbliższy weekend odbędą się 3 koncerty. Melomani z pewnością znajdą coś interesującego dla siebie. Tak w ubiegłym roku wyglądały jubileuszowe Dni Muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tradycyjnie już także w tym roku pierwszy weekend września będzie okazją do spotkań z muzyką poważną. 3 dni koncertów opatrzone są nazwą Tęsknota jesiennego wiatru. Rozpoczynamy koncertem w piątek, 4 września o godzinie 19:00. Spotykamy się w Dękowie w kościele. Tam będziecie Państwo mogli usłyszeć trio, krakowskie trio stroikowe. Wystąpi pan Marek Mleczko, pan Roman Widaszek i Paweł Solecki. Zespół składa się z wybitnych instrumentalistów, którzy koncertowali niemalże na wszystkich prestiżowych festiwalach muzycznych w Polsce. Koncert odbędzie się w kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika w Dękowie. W ubiegłym roku koncert z udziałem artystki cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wracamy do kościoła w Dękowie. Mam nadzieję, że również w przyszłych latach będziemy mogli tam dla Państwa organizować koncerty. Drugi dzień to koncert w sali kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej w Ostrowcu, który podobnie jak pierwszego dnia rozpocznie się o godzinie 19:00. Tam będziecie Państwo mogli posłuchać recitalu fortepianowego pana Jakuba Kitowskiego. Na pewno jest on znany Państwu, jest absolwentem właśnie Ostrowieckiej Szkoły Muzycznej. W jego wykonaniu usłyszymy utwory Chopina, Lista czy Debussy'ego, Prokofiewa. Trzeciego dnia Miejskie Centrum Kultury zaprasza do kolegiaty pod wezwaniem Michała Archanioła w Ostrowcu na koncert symfoniczny Anny Fedorowej, wybitnej ukraińskiej pianistki młodego pokolenia. Wystąpi z udziałem orkiestry z Łodzi imienia Artura Rubinsteina. W tym koncercie będą również brać udział najzdolniejsi uczniowie Szkoły Muzycznej z Pabianic. Całością koncertu zadyryguje dyrektor artystyczny Dni Muzyki pan Marek Głowa.
Karpacki. Tęsknota jesiennego wiatru, czyli 11 dni muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbędą się już w najbliższy weekend od 4 do 6 września. Dyrektorem artystycznym festiwalu jest Marek Głowacki, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym wydaniu Telefaktów. Tuż po nich premierowe wydanie programu W Narożniku, który wraca do jesiennej ramówki, a moimi gośćmi będą Paweł Celebański i Dariusz Kaszuba. Telefakty już jutro o 17.30.